Wyrok w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie karnej Małgorzaty córki Władysława, Małgorzaty córki Macieja oraz Andrzeja syna Macieja. Oskarżonych o to, że w Dębicy, w miejscowości Żdżary, uporczywie nękali Bożenę Wołowicz w ten sposób, iż znieważali słowami powszechnie uznanymi za obelżywe. Jeździli samochodem za pokrzywdzoną, śledząc ją. Wyśmiewali i szydzili z pokrzywdzonej, pomawiając ją o jazdę bez uprawnień. Zatrzymanie obywatelskie! Niesprawne oświetlenie! Dokąd? Zastraszali wszczynaniem postępowań sądowych. Złośliwie niepokoili, rzucając kamieniami i różnymi śmieciami w ściany i dach domu pokrzywdzonej albo na posesję. Pomawiali i zniesławiali na portalach internetowych. Andrzej groził Bożenie Wołowicz pozbawieniem życia. Sąd uznaje oskarżonych winnych dokonania opisanych wyżej czynów i wymierza karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności dla Małgorzaty córki Władysława oraz Andrzeja. Małgorzacie córce Macieja wymierza karę 1 roku i 3 miesięcy pozbawienia wolności. Ten wyrok jest jakimś przełomem. Bezwzględne więzienie nie pozostawia już żadnych złudzeń, że ta krzywda, którą pani wyrządzali ci ludzie przez te lata, jest poważnym przestępstwem. Sąd nie miał żadnych wątpliwości. Odczułam, że to bezwzględne więzienie przyczyniło się do tego, żebym miała możliwość poczucia trochę sprawiedliwości. Tylko że ja nie widzę kobiety, która jest szczęśliwa i wolna. Powiem tak, dopóki oni nie znajdą się faktycznie w więzieniu, faktycznie, to ja w dalszym ciągu nie jestem wolna. To bardzo surowy wyrok dla stalkerów. Rodzina K. od 8 lat nęka i dręczy swoją sąsiadkę Bożenę Wołowicz. Kobieta nigdy nie skonfliktowała się z tą rodziną. Stała się ich wrogiem bez żadnego powodu. Ratunku! Zapierdź się, już siedzieć, ty razem już będziesz siedziała! Wiesz co to? Bo ci gardło podeszło! Ratunku! To nie pierwszy proces, który stalkerzy przegrali. W lutym 2019 roku zostali skazani na karę więzienia w zawieszeniu. Przed sądem apelacyjnym wciąż trwa proces. Podejmując się reprezentowania pani Bożeny, spodziewał się pan, że to zamieni się w takie długie lata, że sprawa z pozoru prosta, dotycząca stalkingu, gdzie dowody są tak jednoznaczne, gdzie te ataki są tak brutalne, będzie trwała tak długo? Ja wiedziałem tutaj, jak nawet jak się przegląda takie akta podręczne, to wiadomo, jak oskarżeni działają i że oni będą robili wszystko też w procesach, żeby to się dotrwało wszystko długo. Dlatego tutaj mówię, no, pochwały dla Sądu Rejonowego Dębicy, który naprawdę poświęcił dużo czasu i tak efektywnie, konsekwentnie przeprowadził tą sprawę ostatnią. I są to kary bezwzględnego pozbawienia wolności. No, w związku z tym, że no, oskarżeni no, po prostu tego swojego zachowania i poprzedniej sprawy, i poprzedniego wyroku no, nie zmienili, nie zrewidowali w żaden sposób, no więc sąd tutaj w ten sposób zadziałał i moim zdaniem jest to wyrok no, adekwatny do zachowania oskarżonych. Te wszystkie ich działania to naprawdę perfidne, wyrafinowane, celowe, przemyślane. To nie jest, że tak sobie po prostu nagle coś się przydarzyło, tylko po prostu oni wszystko planują w jak najbardziej okrutny, najbardziej przykry sposób mogą mnie skrzywdzić. Takie psychiczne znęcanie się nade mną sprawia im ogromną satysfakcję, przyjemność.